co dają wam te nowe przestrzenie? Przede wszystkim dają nam to, że znajdujemy się jako szkoła w tej chwili w jednym budynku, czyli mogliśmy wyprowadzić się z oddziałami jeszcze gimnazjalnymi i klasami szkoły przysposabiającej do pracy z ulicy Floriana oraz drugi etap edukacyjny, czyli klasy 4-8 też znajdują się w tym budynku i również klasy 1-3. Czyli jesteśmy wszyscy razem, to jest najcenniejsze dla nas dorosłych, pedagogów i pracujących osób z naszymi dziećmi, ale też jest to najcenniejsze dla dzieci, które przychodzą do nas do szkoły, ponieważ dotychczas było tak, że po zakończeniu kolejnego etapu edukacyjnego dzieci zmieniały lokalizację, zmieniały budynek, więc proces adaptacji był dużo trudniejszy niż mamy nadzieję, że będzie teraz, czyli że będzie to dużo łatwiejsze. Poza tym wszystkie te przestrzenie przygotowane są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami, z niepełnosprawnością ruchową w szczególności, a także zabezpieczają ich potrzeby niezbędne do zrealizowania, do zapewnienia na każdym etapie rozwoju. Wszystkich pomieszczeń, które są udostępniane dla uczniów, jest 60, a powierzchnia taka użytkowa to jest 3,5 tysiąca metrów. Tak wyglądała ta klasa, w której pani pracowała wcześniej? Dość podobnie. Przestrzeń jest zorganizowana praktycznie w taki sam sposób, z tym, że ogromną różnicą jest to właśnie, że mamy łazienkę na terenie klasy, co zdecydowanie ułatwia proces edukacyjny, bo nie musimy wybiegać na korytarz, spieszyć się. Wiadomo, że w przypadku naszych dzieci to jest dość duży problem. Kolorystyka wiadomo jest dla dzieci, żeby było radośnie, ale też żeby nie było za dużo tej barwy, to jest też istotne dla nas. Ogromną dogodnością jest to, że możemy w każdej chwili wyjść na zewnątrz z dziećmi i obserwować zmiany w przyrodzie w naturalny sposób. Właśnie, bo tu z klasy na dwór zbierać, prowadzą drzwi prosto. Takie. Nie musimy zbierać liści z dywanu, tylko po prostu możemy wyjść na zewnątrz i je grabić, tak jak należy.